dzień się wspina raźnie na gór szczyty. Chcąc żyć, iść muszę, lub zostając umrzeć. Lub zostając umrzeć. Proszę pani, jak to dalej idzie? Gdzie ta pani? Przecież ja jechała w czofertę. Nie żartuj, tylko mów, co się z nią stało. Proszę pani! Proszę pani! Coście z nią łobuzy zrobili? Niech mnie dziś ścisną! Jechała w czofertę! Nie zawracaj głowy, przecież przysiadła się do was. Powiedziała, że z wami jedzie. A nam, że jedzie z panem. Ładna historia. Pewnie została. No nareszcie, wiedziałem, że to podejrzana osoba. Coś ty! Przecież zostawiła wszystkie rzeczy. Rzeczy są, a jej nie ma. Zupełnie jak w tragedii Szekspira. I co wy teraz robicie? Proszę chwilę. Dziękuję. Jesteśmy, pisze się przez S, a nie przez Z. Miesza z tym, jak się pisze. Można pisać przez X, byle się ciocia znalazła. Mario, pośpiesz się. Chodź. Odsuń się, chłopcze. A jeżeli ciocia nie znajdzie nas na molo? Spokojna głowa, to najlepsze miejsce na spotkanie. Molo jest tylko jedno. Przepraszam panią, gdzie tutaj jest molo? Tutaj nie ma molo, molo jest tylko w Sopocie. Aha. A jak się tam można dostać? Do Sopotu, tak? Tak. Możecie jechać pociągiem, ale właściwie wiecie co? Dla was lepiej będzie popłynąć statkiem. Tam jest przystań. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Westerplatte. Wiesz, co tu było? Przez 7 dni garstka Polaków odpierała zaciekle ataki wroga. A wiesz, ilu ich było? 182 pod dowództwem majora Sucharskiego. Palca nawet nie wciśniesz. Nie ma co. Wyśmienite miejsce na spotkanie. A czy to moja wina, że wszystkim zachciało ci chodzić po molo? Łatwiej znaleźć igłę w stogu siana. Klapa na całej linii. A ty brać rączki do góry i cześć. No to co teraz zrobimy? No bo ja wiem. Musimy się w spokoju zastanowić. Podchodzę. Co podać, chłopcy? Buzetkę i duże lody. Masz pieniądze? Nie, a ty? Ja też nie. Jak nie macie pieniędzy, to czego tu szukacie, co? Nie, my czekamy na ciocię. Zaraz powinna przyjść. To co podać? To samo. A tobie? Też to samo. I jeszcze torcik orzechowy. Dobrze. A jeżeli ciotka się nie znajdzie? O nią możesz być spokojny. Taka osoba jest niezniszczalna. Jak myślisz? Co jej mogło się stać? Prawdopodobnie zamieniła się w ciało astralne.
Jakie ciało? Piramidalne? Astralne. A i tak się na tym nie znasz. Pierwszy raz słyszę ciało astralne. Szajba, niech mnie drzwi ścisną. Zobacz. Poznałbym go na końcu świata. To jego słynny wyskok, widzisz? Gorączkę masz, czy ma jakiś z samego rana? A ty z głodu oślepłeś? Nie widzisz? Bomba! Wystawili go do reprezentacji Europy przeciw Ameryce! Ciocia Ania zemdleje ze szczęścia! Nie przeszkadzaj! Nie widzisz, że czytam o pokojowej polityce cesarza Etiopii Haile Selassie? Czy ci nie przeszkadzam, kawalerze? Ale skąd? Może pan czytać? Ja tylko Franku Szajbie. To narzeczony mojej ciotki. Pięknie, ale pozwól mi skończyć. To pana nie interesuje koszykówka? Chwilowo nie. To pan się nie zna na sporcie. Pan nawet nie wie, jaki pistolet jest Franka Szajby. On na śniadanie wbija jajecznicę z 10 jaj. Teraz chyba będziesz zadowolony. Ale proszę pana, możemy razem czytać. Hrabia Monte Calvario. Wiesz, ile lat ma Haile Selassie? 135. Co ci strzeliło do głowy? Bo na tyle wygląda. To nie mój kapelusz. Gdzie mój kapelusz? Tu leżały dwa identyczne kapelusze. Mówi się identyczne. Proszę pana, tu leżały dwa identyczne kapelusze i ten pan, który czytał przegląd sportowy, na pewno pomyłkowo wziął pański. Co ja teraz zrobię? Co ja zrobię? Niech pan się nie przejmuje takim głupstwem. Na pewno odniesie pański kapelusz, jeśli zauważy swoją pomyłkę. Ładne mi głupstwo. Przecież to tylko zwykły słomkowy kapelusz. To nie był zwykły kapelusz. On jest wart tej chwili 100 tysięcy. 100 tysięcy? A może i więcej? Pan chyba z nas żartuje. To ci bomba. Złoty kapelusz, niech mnie drzwi ścisną. Pomóżcie mi go odnaleźć, a ja was sowicie wynagrodzę. Najlepiej zgłosić na milicję. Zamknij się. A co? Pstro. Co będzie, jeśli ciocia Ula się nie znajdzie? Kto zapłaci za lody? Niech pan będzie spokojny. Już ja jego odnajdę. Dobrze zapamiętałem tego typka. Ozlociłbym cię chyba, chłopcze. Wystarczy, że pan zapłaci za lody. Za wózetkę i torcik orzechowy. Załatwione, chłopcy. Ale proszę pana, czy ten pański kapelusz miał jakieś znaki szczególne? Miał. Gdy go kupiłem, był ciut za duży. Dlatego pod skórzany otok wložyłem w klatkę z gazety i jeszcze coś. Co? No to nic ważnego, to nie ma znaczenia. Ale że zwykły słomkowy kapelusz jest wart aż 100 tysięcy, to chyba ma znaczenie. Może zechciałby pan nam to wytłumaczyć? No, przyrzekam, że wam powiem, ale jak go odnajdę. A teraz...
Chyba pański duch był w kolorowej. Przepraszam. Głupie żarty. Cieciuli nie było? Nie. Nic nie wolno. A gdzie ten starszy pan? Zniknął. Jak to zniknął? Zwyczajnie wyszedł. A ty co, znalazłeś? Wygłupiłem się tylko. Tak przypuszczałem. Dlaczego? Bo nie masz fachowego przygotowania. A ty masz. Zaczynam mieć. Co to jest? Powieść kryminalna Agaty Christie. Złocza i się wszędzie. Skąd ją masz? Od tej pani. Pożyczyła ci? No i co ci to da? Zdaje się, że wydedukowałem. Co zrobiłeś? Wydedukowałem, kto jest najbardziej podejrzany z tej szajki. Szajki? Co ty wygadujesz? To jest szajka groźnych przestępców. Oni szukają ukrytego w kapeluszu brylantu. Duduś, ty chyba masz gorączkę. Przekonasz się. Widzieliśmy dopiero dwóch, ale ich jest na pewno więcej. A kto jest najbardziej podejrzany? Najbardziej? On. Dlaczego? No i co? Spotkałeś tego pana? Tak. To znaczy niezupełnie. Jak to niezupełnie? To znaczy mignął mi tylko przed oczami. I zaraz rozpłynął się w tajemniczy sposób. No a kapelusz miał? Miał, tylko bez wkładki. Ty coś kręcisz. Ja? Jak mogłeś widzieć, że bez wkładki, skoro mówisz, żeś go wcale nie spotkał? Po prostu wydedukował, proszę pana. No właśnie. Wiecie co? Dajmy lepiej temu spokój. Ciekawe, że pan tak łatwo rezygnuje z tych 100 000. O nie, ale masz rację. Najlepiej zgłoszę się na milicję. O, tak. A ty gdzie walisz? Idę sprawdzić, czy pójdzie na milicję. A ty śledź tego wytwornego gogusia. I miej się. Trzymaj się. Hej, hej, a rachunek to kto zapłaci? Niech pani się nie martwi, zaraz przyjdzie ciocia Ula, no i proszę. Ech, ty. Żurkowski, zasuwaj. Za moc. Draszczowski! Nie pchajcie się tak, no wszyscy zaraz by się chcieli. Teraz moja kolej. Tak. Witaj, kawalerze. O, jeśli się nie mylę, to ty jesteś siostrzeńcem narzeczonej sławnego Franka Szajby? Tak. To znaczy nie ja? Tak, to przecież czytaliśmy o nim wspólnie, w przeglądzie sportowym. To jakaś pomyłka, proszę pana. Byłem przekonany, że to ty. Wcale nie. Zresztą to nie ma znaczenia. Mam do ciebie prośbę. Czy mógłbyś zanieść te kwiaty do hotelu,
Do pokoju numer 23 dla pani Moniki. Przepraszam, ale czy sam pan nie może? Niestety, ja nie znam tej pani. Ja też. Chłopcy, czy któryś z was mógłby odnieść te kwiaty? Ja zaniosę. Nie bądź taki silny. No, znalazł się. Już ja zaniosę. Ale czy w tym są naprawdę kwiaty? Bo to rozmaicie bywa. Nie, materiał wybuchowy. Pani napierała? Proszę zawieźć pościel na trzecie piętro. Co ty tu robisz, chłopcze? Przyniosłem pani kwiaty. Kto je przysyła? Jakiś podejrzany facet. Niech pani uważa, bo oni szukają kapelusza, którym jest schowany brylant za 100 000. O, jakie śliczne róże. Ja nic nie rozumiem, co to ma z tym wspólnego? Bo on zamienił kapelusz z tym starym i nie wiadomo, co z tego wyniknie. To niebezpieczna szajka. Posyłam róże jako zadatek mego uwielbienia, nieśmiały, lecz wierny wielbiciel. Ja nie widzę w tym nic niebezpiecznego, to po prostu banalne. No właśnie, to samo chciałem powiedzieć. Ale ja nie znam tego pana. On pani też nie zna. Coś takiego, posyła mi róże i myśli, że polecę na spotkanie. Powiedz, żeby dał mi spokój. Ale proszę pani, co ja mam z nimi zrobić? A zrób, co chcesz. Nie, proszę pani, nie jestem gońcem. No weź, nie krępuj się na lody. Dziękuję. To się dobrze składa, bo mam niezapłacony rachunek. Co ty tu robisz? Potrzebna mi jest kalka. Kalka? A do czego ci kalka? Widzisz, to jest ślad Gogusia. Aż 15 cali. Cali? Przestępców zawsze się mierzy w calach. A gdzie on jest? Bo muszę mu oddać róże. Uważaj, mogą być zatrute. Gdzie on się podział? Poszedł na północny zachód. I tego nie śledziłeś? Ślad ważniejszy. A do czego ci ten ślad? Żeby go zidentyfikować. Ty zamiast go śledzić, dedukujesz. I co wydedukowałeś? Że ten stary spotyka się potajemnie w kąpielisku z Gagusiem. To przecież bomba! Dlaczego mi od razu nic nie mówiłeś? Bomba... No popatrz, tak jak mówiłem nawet nie wiedziałem. A jak nam zajęli glajdą, to co? Ale skąd będziemy kosztować? Thank you.
Czego tu szukasz? Ja? No co? Bawimy się w podchody. Dlaczego włóczysz się za nami? Ja? Ja tylko chciałem oddać panu róże. Róże? Czy ty nie masz ćwieczka? A kto pisał? Posyłam róże jako zadatek uwielbienia. No kto? Ale to nie ten pan posyłał mi róże. Tego pana ja znam od dawna. Już ja wiem najlepiej, kto posyłał i pisał. A może ty jesteś chory? Może ty masz gorączkę, co? To pani te z nimi. Można? Tak. Co? Przepraszam panią, czy nikt się nie zgłaszał? Czwarty raz mnie pan o to pyta. No to co robić? Co robić? Niech pan jeszcze trochę zaczeka. Na pewno ktoś się zgłosi. To są ślady tego Gogusia. Ale po co ci aż dwa? Widzisz, wydedukowałem, że on ma dwie lewe nogi. Coś ty! I że te dwie nogi są zupełnie inne. Nie kapuje, dwie lewe nogi? I zupełnie inne? Tak. Jedna ma 13,5 cala, a druga aż 15. Na pewno zmienia buty. Przecież nie może cały dzień chodzić w tych samych. Nie. U Agaty Christie jest podobny wypadek. Tyle, że tam przestępca uszył sobie specjalnie dwa lewe buty, żeby zmylić detektywa. A czy masz jakieś rzeczy? Szkoda gadać. Wydedukowałem, że jestem na nich za słaby. Znajdą panie w sklepach Pelinę. Do nabycia oczywiście za gotówkę i na raty. Dziękuję. Oto komplet plażowy, trzyczęściowy, Sahara. Uszyty z płótna, cena 500 zł. Ten uniwersalny komplet można wykorzystać zarówno na plaży, jak i na spacerach po tutejszym morzu. Oto suknia maxi w kolorze seledynowym z wełenki 60%. Idealny wprost strój na popołudniową kawę lub wieczorek zapoznawczy. A teraz uwaga, coś dla panów. Garnitur jednorzędowy z kamizelką z elano bawełny o modnym wzorze, tak zwanym perliczka. Proszę zwrócić uwagę na dodatki w tym samym kolorze. Krawat i skarpetki. Ten, proszę państwa, prezentowany model to zapowiadana od dawna rewelacja mody męskiej. Preparowana chemicznie tkanina jest nieprzemakalna. To ci bomba. Wydedukowałem, że ich musi być dwóch. Ale kompromitacja. Zapraszamy więc serdecznie panów do Domu Mody Polskiej i sklepów odzieżowych MHD. Ty! Kapelusze! Oto model Ewelina. Spodnie z elastoru, praktycznego włókna sztucznego na podszewce. Cena 1140 zł. A teraz model dla panów. Na chłodniejsze popołudnia i wieczorne przechadzki brzegiem morza. Kurtka z impregnowanej popeliny w kolorze tynobrowym z ocieplającą podkinkę. Model nazwany Szyfer. Cena 670 zł do nabycia w Domu Mody Adam Dyni. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, urocza pani prezentuje model długą suknię z białej korony. Pasa na wzorach wschodnich zapewnia powodzenie. A gdzie drugi kapelusz? Nie mogą go znaleźć. Wiejemy. Dobra. Ze względu na przystępną cenę. Tylko 2100 zł. Ale do nabycia także na raty. Dziękuję bardzo. Co to? Przepraszam, czy to pański kapelusz, bo wpadłby do wody? Proszę pana, mam! U mnie w pod...
podobnej sytuacji, ale proszę pani, ja na przyszłość nigdy się nie. To nie mój. A może przejedziemy się motorówką? Niech pan się nie martwi. Zaraz będzie drugi. Jaki drugi? To znaczy trzeci. Poldek! No i co? Gdzie masz kapelusz? Klapa na całej linii. Chłopcze, gdzie ten kapelusz? No przecież obiecałeś, że mi go odnajdziesz. To i co ja teraz zrobię? Co ja zrobię? Proszę, niech pan sprawdzi. Jest! Jest! Brylant? Niech pan pokaże. Jaki tam brylant? To kupon totolotka z 5 trafieniami. 100 000 murowane. Dzień cudów, niech mnie drzwi ścisną. Kochani chłopcy, niech was uściskam. Niech was ucaluję. A teraz muszę lecieć na pocztę i zadzwonić do Piotrkowa. Bywajcie, chłopcy. Cześć. Miał nas złocić. A nawet nie zapłacił za lody. Jakżeś to wydedukował? Przekonałem się, że metoda dedukcji jest dobra tylko w złych powieściach kryminalnych. Ale skąd wiedziałeś? Po prostu powiedział mi jeden z tych bliźniaków, że jak tylko spostrzegł pomyłkę, to od razu poszedł do kawiarni i z powrotem zamienił ten kapelusz. Babcia miała rację. Znowu wyjeżdża z babcią. Bo mówiła, że szkoda czasu na powieści kryminalne. Ale prawdę mówiąc, chciałbym być już na Helu. Ale najgorsze, co się stało z ciocią Olą? Co my teraz zrobimy? Co się łamiesz? Będzie ciepła noc, księżyc, świerszcze będą cykać. Weźmiemy namiot i tam rozbijemy na wydmach. Duduś, niech mnie drzwi ścisną. Z ciebie jeszcze będą ludzie.